Przybierzeli do betlejem pasterze, Grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała, 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 chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości. A pokój na Ksiądz tak pięknie co roku śpiewa, My cały rok na to czekamy. ksiądz, i nawet zeszyt od religii, przygotowany, a nie, przepraszam, do płyta mojego ulubionego wokalisty, yy, żeby ksiądz sprawdził, potem zobaczył. Można usiąść u siebie w domu, proszę księdza. Zapraszam. <noise> Dziękuję. Um, proszę. Dziękuję. Ja mogę tu? Tak, proszę, ksiądz tam gdzie co roku. Jest! <noise> bardzo, bardzo dziękuję. Pyszne, wytrawne, zdrowe napoje. Pyszne to jest. Wiesz jak to jest świąteczny napój u nas zawsze. To on był tradycyjnie podawany, więc dlatego dzisiaj mam taki kubeczek świąteczny. Tradycyjnie świątecznie go nam mama przyrządzała. To jest monster winogronowy. A to jest ode mnie prezent dla ciebie. Jakieś bananów bo... Man wziąłem z, z garderoby Krzysztofa Zalewskiego. Naprawdę? O, w sumie z mojej, ale w ramach koncertu. Pięknie jego... pachnął. Piękne, piękne banany. Odkleiłem naklejki y, firmy, która je przywiozła do kraju. Ja wiesz, wyobraź sobie, że nigdy nie miałem, nie dostałem banana od nikogo na święta i. Teraz i, kiść. i jeszcze nigdy. A będę mógł ja nie wiem, bo oczywiście, że tak. Ja ci dam, bo to wiem, że to się tak odrywa, ale ja powiem ci, że nigdy też banana tak naprawdę nie jadłem, więc nie, nie, spróbuję po raz Nie, 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 nie. nie. Hmm. Kurczę, powiem ci, że. No. Hmm. konsystencja ci zaskoczyła, co? Jest on taki jakby troszeczkę gorzki? ściągający, gorzki, mm -hmm. no? A może przy pierwszym gruzie, W mm. mm. środek jest dobry, środek W środku jest twardy, no? Znaczy nie, w środku jest miękki. A można by było go wyjeść łyżeczką na przykład, tak? Czy tak, może. Nie można łyżką wyj wyjadać. Większość w ogóle wyjada go łyżeczką właśnie. Jasne. Niektórzy w ogóle nie jedzą skóry. Naprawdę? Mm -hmm. Ale to tak jak ja niektórzy nie jedzą. <laughs> Naprawdę, no. Bez sensu pod podskórze w cuku się znajduje najwięcej tych dobrych rzeczy, wiesz? Tak. Już połknąłem tego banana, wracamy po połknięciu. Jak w każdym dobrym filmie. I mm, chciałbym powiedzieć, że mamy tutaj. Mm, mamy pyszny barszczyk. To jest barszczyk zeszłoroczny, bo mamy dzisiaj odcinek świąteczny, jakby nikt nie zauważył. Dlatego jesteśmy ubrani tutaj w tradycyjne wielkanocne stroje. I na... problem polega na tym, że jak nalewałem. narodzeniowe. Boże Narodzenie oczywiście. Jak nalewałem jedno z drugim, to zdałem sobie sprawę z tego, że w tamtym roku mieliśmy odcinek świąteczny, w którym oceniałeś barszcze. I ten odcinek zaowocował tym, że ja ci podałem wtedy moje ultimatywne, ręcznie robione u pani z hali gwardii um, kuszka. Kuszka. Tak. Tradycyjne kuszka. I ty powiedziałeś, że one ci smakują tak średnio. Okay. Ale przypomniałem sobie to dopiero dzisiaj, jakie już tutaj gotowałem. Wiesz, czy to są te same? To są te same, to są zasz, zasz, zasz. Ale zobacz, może w tym roku jakoś lepiej ci zasmakują. Mmm, ja je uwielbiam, dla mnie to są wy, deli, wyborne delicje. No i co? Jak, tak samo. Powiedz jakby. Za było... dużo ciasta, za mało farszu. To samo powiedziałeś rok temu. Chyba to samo powiedziałeś rok <laughs> temu. Weź to tutaj, trzymaj, jak, żebyś się było słychać, jak, jak jesz. Dawaj Bóg tutaj zrobimy świątecznego. Dawaj mukbęga! Dawaj Bóg Benga. No i, no i zobacz. I dzisiaj możemy sobie tak nad Barszczem, jak Polacy, usiąść, jak prawdziwi, poczciwi Polacy, jak to mówi Mariusz Podzianowski. Bo Mariusz Podzianowski zawsze mówi, że lubi sobie wypić mm, piwko albo jedno, albo dwa, albo trzy, jak poczciwy Polak. I bardzo lubię to stwierdzenie. Powiem więcej, spójrzmy na Skandynawię. Czym my jesteśmy inni od Skandynawów? My jesteśmy biedniejsi. Dużo biedniejsi. I teraz tak. Pogoda praktycznie to samo. Taka sama ch... Taka sama niepogoda jest. Pół roku jest ciemno u nas. Proszę państwa, jest trzynasta w południe. Teraz jest ciemno za oknem. Proszę państwa, jak my mamy nie mieć doła? Jak my mamy się na siebie nie złościć? Jak my mamy się nie polaryzować? Jak my mamy nie tworzyć dwóch przeciwstawnych światopoglądowo grup społecznych, które... Po prostu prą na siebie z, z, z poczuciem niesprawiedliwości, kiedy ślinią nam się dzieci, kiedy ślini nam się buzia, kiedy oczy nam, nam łzawią od wiatru, który zawsze w oczy. Nie. My ze Skandynawią mamy wspólnego bardzo wiele. I ja dlatego apeluję. Kopiujmy Skandynawów, jeśli chodzi o ich podejście do alkoholu. Kompletna prohibicja. Kontrola rządowa. Bo dopiero wujek przyszedł, spokojnie. Dopiero wujek przy jeszcze, jeszcze, jeszcze wujek butów nie zdjął. Jeszcze mi bardziej nie wystyknie. No, a, a, a zawsze ma wujek... To, to jest tradycyjny moment... Nam... I za dużo alkoholu w życiu zniszczył, wiesz? Widzę, tak? Nie mówię tylko o wątrobie i tej drugiej wątrobie, ale mówię też o po prostu sytuacjach, w których ty jeszcze nie pamiętasz cioci Judyty. Pamiętasz? Yy, tak, jak przez mgłę ją pamiętam. No. To jest jak pierwsza żona, nie? Tacy co nie miała zębów? Nie, to jest obecna. Mm. To, to on znasz. No, mylą mi się one. Zatem już ma. No, tak. ma nie ni od niedawna. No. Ma ile ma. A I jeśli ma... Jeszcze dostanę emeryturę dobrą, to będziemy miała więcej. Mm. A dlaczego zaczęliście od tych tylnych? Że to jest z przodu najbardziej widać. Nie, nie bo to wtedy układ szczęk zostaje podobny, wiesz? No. no rozumiem. To konsultowałem z tym. Z demagogiem. Ale to w Rudzie... W Rudzie Śląskiej robiliście? W Rudzie. W Rudzie jest najlepszy rok. Na ok. W tej Polsce. A coś udało wujkowi w tym roku? Bardzo też niedobry. Gdybyś ty nie był taki ładny chłopak, gdybyś zginął. No zawsze mnie to ratuje. No. Ej, a w ogóle ostatnio muszę wujkowi powiedzieć, mam, no? kolega mi powiedział, Kuba ma na imię, i Kuba mi powiedział, że no? oglądał taki na tych na tych programach co można puścić, a nie leci cały czas, tylko można włączyć i leci. Że nie leci cały czas jak telewizja normalna, tylko mm. leci jak trzej. Na wodach. Na wodach chyba, no. No i on y, włączył taki z tych wód. Mm, niedobry barszcz. Kwaś to nie. No, nie, w ogóle nie jest Krakus. Coś kombinujesz zawsze? Ja zawsze przekombinuję. Zawsze jakiś taki domowy zrobię, no. Znaczy, głupie. A wujek Piaż się, łuszy trzęsą. No i ten Kuba mi opowiadał Wujkowi powiem. Nie nerwuj się, bo się zacznę szjąkać, jak się nerwujesz. Ta prawda. Wujkowi powiem jak na świętej spowiedzi Dziewczyny, no... dajcie soli albo magii. Zar no, być lepszy. Potem się pić chce po tej magii. No. No tu już wiesz. Ale taka maga jak jest. Dobrze, że sięliśmy przy wodopaju. wiesz. Jak. No, no i co, Powiedz. Jak no powiecie. i Kubie. Powiedziałem nas na, że Kuba mi wtedy powiedział, że mm, oglądał taki film o żonach piłkarzy, o żonie jednej piłkarza tej Georginie Ronaldo. I ona, ona jest, ona jest zawodową taką po prostu opiekunką ich życia i opowiadała o tym, że ma takie piękne życie i ma też te. Hmm, jak takie inne żo żony albo dziewczyny piłkarze. I te żony i dziewczyny piłkarze mają nawet swoją nazwę w języku angielskim, bo mówi się na nie wax albo wax. albo wax Wives and girlfriends. Wives and girlfriends. Czyli wax. Ale to jest bardzo I trudno po powiedzieć no właśnie, bardzo trudno jest to powiedzieć. Więc jak masz wives and girlfriends. Wives and wives girlfriends. And Właśnie trudno to powiedzieć. I Kuba mi powiedział, że lepiej jest to e, przetłumaczyć, że jak to są żony i dziewczyny, to jest w skrócie żid. Czyli ona jest żidem. No i ten program o tych żidach oglądał, nie? To mówię wujkowi po żidem. prostu. Żidem? No, o, o, o żidach po prostu. I ona jest jednym z tych Żydów. No ale co? Jak byś inaczej wujek powiedział? Tak byś powiedział. No. Chyba jedną z tych Żydówek. No, jedną z tych Żydówek jest. No, no i tyle się u nas dzieje. No i to jest to, co się w tym roku wydarzyło. Tylko w tym. No. A to, co będzie w przyszłym. Hmm. Zabrać? Tak, tak. Przynieś coś do picia, coś tego? Na razie wujek nie przynosi nic. Na razie posiedzimy, pogadamy. Dobra. Słuchajcie, jadą na święta. Do nas tu. Tu, teraz jadą, tak? A, że jest taki czas, że akurat się jedzie na święta? No my już siedzimy, ale czekamy na was. Właśnie. Przyniosę ja tylko rzeczy, pójdę po magii. Tak jest, to ja w tym czasie nie zmarnuję tego czasu, puścimy intro. <grym> Wyglądało to jak ten eksperyment, o którym słyszałeś kiedyś, że taka tak. pani brała ludzi i oni patrzyli jej w oczy tak, i powiali. kiedyś przyszedł jej były mąż. O no to... Jezu, to jest najlepsza historia. A znasz ją? Znam cały, 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 cały I ta znam. pani robiła parę edycji tego i i to jest takie niesamowite. O, te... chyba tak, ale to jest niezwykłe, bo wbrew pozorom, jak sobie siedzisz i patrzysz komuś tak w oczy bez mówienia czegokolwiek. Nigdy tego nie robisz. Po pierwsze. Po drugie. <laughs> No czekam na to drugie. Chodzi mi o to, że na przykład moglibyśmy tak właśnie w trakcie świąt wprowadzić jakiś zwyczaj, że z członkami rodziny, zamiast sobie składać życzenia opłatkowe, które za każdym razem będą tak, tak samo, pomyślności, żeby... No to, yy, no wiadomo, jak to święta, no, wszystkiego najlepszego, mm -hmm. dużo zdrówka... No i co tak naprawdę więcej potrzeba? No? no żeby było. Jak jest źle, to żeby było lepiej. No, tak. no. Yy. no i fajnie, było. że się widzimy. No. no. I może się jeszcze, żebyśmy się częściej spotykali. Wyrecydowałeś najpiękniej zrobione takie życzenia dokładnie. One następują w nawet takiej sekwencji. Święta. Gdzie mamy odcinek świąteczny? Jest ten odcinek bardzo dobrze zaplanowany. Zwróćcie uwagę na naszą dzisiejszą oprawę. Też była na długo testowana, negocjowana. Tak, były... tak, były walki kolorowe. Tak, 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 tak. Ostatecznie zwyciężył Drugie starcie czerwony e, i zielony. Mm, no więc też jedną z części tego odcinka, którą też mam zaplanowaną, to jest to, komentarz. Że, e, tak, że Ty będziesz mnie przekonywał, dlaczego zielony <laughs> kolor świąteczny jest lepszy niż czerwony. Okej. Okay. I ja nawet już y, też mam tutaj też zapisaną listę argumentów. Mm. Przesunąłeś to, więc ja A, mam... Tak, tak, tak. A to nie jest w ogóle. Możesz mi to podać. To jest y, y, część odcinka, którą naprawdę chciałem o niej powiedzieć, dlatego że dostaliśmy piękne listy od Was wiem, tak. i naprawdę to, to jest list też do ciebie, więc możesz przeczytać. Aha. Napisała do nas ten y, y, list Asia Eś nie wiem, czy on tak powiedziałem, to trochę brzmiało jakby z więzienia go wysłała i tak, ale no, nie wiem, czy można podać nazwisko, ale Asia będzie wiedziała, y, o co chodzi i Asia wysłała nam masę prezentów w ogóle, jak zresztą inni nasi słuchacze też nam wysłali takie prezenty, jak kawkę, jakieś ciasteczka i tak dalej. Wow, i to jest mega jestem... słodkie, dziękujemy. <laughs> nie, to jest mega słodkie, no tak, to jest dosłownie ich przenośni mega słodkie, dlatego, że wyobraź sobie, dostaliśmy od, poczekaj, bo ja teraz, zobacz, ten show dalej trwa, zobacz Dawid, ja teraz nawet jestem w stanie tutaj, w tej wow. pozycji, a. mówić na, do Państwa, którzy słuchają podcastu. Dziękujemy bardzo naszym um, odbiorcom. Zobacz, dostaliśmy od Asi. Każdy z nas tutaj dostał jakąś rzecz. Ja dostałem książkę. Mm, już ją zjadłem, więc jej nie mam. E, dostałem książkę o... o i jak cudownie Asia wie, że ja najbardziej lubię książki, które są krótkie. I faktycznie to jest y, o, miłego, objętościowo kandydata do księgielni. Już zacząłem go czytać, dlatego leży przy łóżku. Ale zobacz, dostaliśmy, zobacz no to. Moje korzenie natomiast ulokowane były w kolei, pisze Asia Eś wielokrotnie skazana oh, wow. za najgorsze przestępstwa, więc wyszprałam dla was prawdziwe vintage sztućce PKP. No zobacz, to takie sztućce kiedyś podawano z napisem PKP. Piękne. Wow, Asiu, dziękuję. Po obejrzeniu y, może, możecie je wyrzucić. No Asia, jak, jak, jak byśmy mieli, mieli je wyrzucić? No coś ty. I teraz zobacz, uwaga, coś słodkiego do zjedzenia. Może napisała. w więzieniu się tak y, traktujesz sztućce, wiesz? Ciekawe. Myślę, że w więzieniu dostałem takich metalowych. Wiesz, co by mogło znowu z tym zrobić? Zrobić podkop. Zobacz. <laughs> taka łyżka i ten widelec to jest wiesz, no. co to jest wolność gotowe klucze do y, Mercedesa out of prison no właśnie no ale wyrzuciłbyś takie coś no coś ty no i zobacz teraz co Asia pisze Asia pisze, że ma y, właśnie albo znajomego, tak albo nie, to jest pan Grzegorz, czyli pewnie się nie znają dobrze. Ma pracownię w Siemianowicach Śląskich i to jedna z najmilszych osób, z którą dane było mi współpracować. Mam bardzo duży szacunek do jego pracy z pokolenia na pokolenie i uważam, że jego produkty są wyjątkowe. I cóż tutaj mamy? Mamy śląski prawdziwy... Kiedy to przyszło? Trzy miesiące temu. Na... To <noise> świetna. Zobacz, jak to jest pięknie zrobione. Niedawno przyszło. Ręczna produkcja słodyczy i to jest ćwibak śląski. Zobacz. To jest tra tradycyjna śląska. Świ... Cfibak. Cfibak. To nie mać. Rzeczywiście, przepraszam. Dzięki za zrujnowanie świąt, Dawid. <noise> I to jest tradycyjny. To nie ja, to Kevin. <noise> tradycyjny słodycz. I to jest z migdałami i skórką pomarańczy coś takiego. Zobaczmy, co to jest. To jest świąteczne jedzenie. Zobacz. A, to jest po prostu cantuccini. Polskie cantuccini. Cantuccini? No spróbuj to. Możesz sobie umoczyć w warszczu. Ej, ja uwielbiam cantuccini. Zwłaszcza do winy. O, wow, jak pachnie Zobaczmy. pięknie. Mmm. to jest mm. suchy chleb, tak? To nie jest suchy chleb, to jest swibak śląski. Suchy chleb i wody szklonka. Wody szklonka. No i to, to mogłoby spokojnie dwa miesiące temu przyjść. Wobec pomysł sobie do winka albo do grzanego wina. Asiu, a, ty dostałeś jeszcze prezent? Dostałeś jeszcze prezent związany z, z serialem Friends. Możesz otworzyć, to dla ciebie jest. Bo ja dostałem księgarni, a ty dostałeś to. No nice. Dziękujemy, Asiu. Ja dzisiaj tylko tak udaję, że mam taki Grinch. Grinch? Czy to nazywa się nazywa tak, a wiesz, że wcześniej Grinch chciałem to attitude. powiedzieć i mm, chciałem to powiedzieć, ale pomyślałem, a to jest taka referencja, że nie do końca pamiętam jak on się nazywał. Chyba gry. Wiedziałem, że na gry. Ale on się dokładnie tak nazywał. Zobacz najpierw co tam jest. Co to jest? Co dostałeś? od się yes. Przypinkę lobstera. She's my lobster. Ty nosisz przypinki na plecakach i innych innych miejscach. Ale na czułkach też czasami. Widzisz, teraz masz pierwszą pinkę z lobsterem, który podejrzewam, że jest ważny dla serialu Friends. I mam też super. Co masz tutaj? Mogę sobie chować te moje kolczyki. Co jeszcze możesz chować przed panem władzą? <noise> panie władzo, ja tu tylko tańczę. Panie, panie, panie władzo, to są tylko tańce. To jest mata? Nie. A co? To jest taka saszetka. <noise> to butako. Jesteś powiem ci, jesteś taki łobuz dzisiaj. Jestem łobuz. Jesteś łobuz na maksa. Bo mi ten barsz bardzo posmakował. Wiesz? Właśnie ci nie smakował barszcz. Następ... A... następnym roku będzie dokładnie ten Jednak sam. Jak mi nie smakował. <laughs> Ale um, właśnie, ja, ja, ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Ludzie, jak kupować prezenty ludziom, którzy nic nie chcą, albo jak coś chcą, to już mają. Kurde, my te prezenty... To jest trudny problem. No ale to, to jest problem? No i teraz. Ja, ja na przykład w następnym roku nie mam pojęcia, co ci mam kupić już. Masz jeszcze dużo czasu. Po pierwsze, ty masz bardzo małe potrzeby. Na pewno ci coś przyjdzie do głowy. To Jakbyś prawda. ty zbierał jakieś takie rzeczy typu coś innego, ale co mam ci kupić? Karty Magicowe, przecież ty i tak sobie je sam kupujesz. Pomyśl o tym naprawdę. Postaw się, sztukę jakąś, borys ci coś narysuje, no ale to jak dostajesz rysunek od dziecka jakiegoś, to to jest tak, że wiesz. <laughs> Dzięki, dziękuję Borysku. Ale pięknie wujkowi narysowałeś. O, a tu jest jeszcze papuszka. Super. Fajnie. Trzasnąłeś drzwiami tekstówki. Nie wiem. Całą drogę muszę pokazać. Jest jesienna słota, dlatego takie... Oh. Takie... onucami, ocami, taki dźwięk wydajesz. Potem jest tik tik, 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 tik! Demofon. Właśnie. Otwieram drzwi do domu. Summer! Oh. O, A, to to o mm, kochana, co to takie rzeczy? Mmmm. Kuchana Co mam teraz z tym zrobić? To jest ten prezent. Fajny, fajny. Wtedy go kładę po prostu na komodzie i czekam do następnego momentu, kiedy będę sprzątał komodę. No i, no, ale, no, ale, no i właśnie, no jaką ma wartość taki prezent dla ciebie wtedy? Niewielką. No i dla mnie też jak. Jak jest od Borysa, albo od innych dzieci, które znam i lubię. No ale czy to aż tak bardzo różnicuje sytuację? No, o tyle, że nie wyrzucam tego od razu. To jest test na relacje u ciebie. Jak szybko wyleci rysunek dziecka? To jest test na relacje rodzinne. Jest... Słuchaj, jak zacząłeś mówić o tym, żeby usiąść z członkiem rodziny i spojrzeć głęboko w oczy, to pomyślałem: fascynujące jest to, że, że generalnie tego nie robimy. Natomiast potem pomyślałem o drugiej rzeczy, o konsekwencji konsekwencji tej pierwszej myśli, która poszła w taką stronę, że dla mnie ten rok był przełomowy pod względem. Tego, w jaki sposób komunikuję się ze swoją rodziną. Mam wrażenie, że dopiero w wieku 29 lat odbyłem pierwsze, zacząłem odbywać pierwsze prawdziwe rozmowy. Jestem pewien, że to mylne spostrzeżenie, ponieważ na pewno prawdziwie rozmawiałem wcześniej mm -hmm. z członkami mojej rodziny, ale jeśli chodzi o takie moje nastawienie do, do świata i swoje poglądy, swoje emocje, złość, gniew, miłość, wdzięczność. Że dużo łatwiej mi się współcześnie komunikować z, z rodziną, i że ten, ten czas poświęcony na, na rozmowę wewnątrz yy, właśnie tej komórki społecznej, jaką jest rodzina, yy, wygląda teraz inaczej u mnie. Nie wiem, czy też Ale masz taki moment. moment. Zmieniło się coś takiego, że. Jakoś tak poczułem, że. Kurde, to są najbliższe mi osoby, z którymi mam jakiś schemat i jakąś relację wypracowaną przez 30 lat, a ja jestem dużo bardziej otwarty i komunikatywny, na przykład z moim najbliższym przyjacielem, mm -hmm. się kiedyś opowiem, mm -hmm. albo ym, że są obcy ludzie, w sensie obcy ludzie, ludzie z zewnątrz, których poznałem w, w trakcie mojego życia, mm -hmm. którzy być może dzisiaj znają lepszego mnie. I dlaczego tego lepszego mnie nie przedstawić swojej rodzinie? I, wow. I to było niesamowite, że... Ale to się nastąpiło u ciebie po tak... Dosłownie... W głowie... Parę miesięcy temu. No wiem, ale... Ale, ale czy był jakiś tam bezpośredni powód? Bo ja, ja, zapytałeś, jak to wygląda u mnie. No wydaje mi się, że u mnie wygląda to jak w dużej mierze... U... No, dla Państwa, którzy słuchają podcastu. Redaktor pociadło, stracił y, trzy pierwsze zęby z prawej strony. Kaszko ma dobrego demagogologa. W Rudzie Śląskiej. Demagologa. Demo... No. Wracając do tematu, który... No, Widzę, że... że słuchałeś. Jednak mm, przy świętach y, to jest ten moment, kiedy właśnie się... jest moment na refleksję. Że... Moment na refleksję. I ten moment na refleksję jest o tyle... Mm, Trudny dla mnie, że wydaje mi się, że z wieloma osobami, z którymi rozmawiałem, dzielę bardzo podobną sytuację, że w stosunku do taki, takiego najbliższego grona, takiej najbliższej rodziny, czy, 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 czy tej rodzice akurat w tym przypadku, bo to mówimy, bo akurat ty mówiłeś też o, o, o tym, jak to wyglądało u ciebie, to ja trochę się boję, że, że my nie mamy w, u siebie takiego pola na to, żeby... No, Masz mówię? wylew, czy szukałeś czegoś w zębach? Grzebałem sobie w zębach. Rozumiem. Natomiast y, chodzi mi o to, że w momencie, w którym rozmawiam ze swoimi rodzicami, to mam wrażenie, że my rzadko kiedy, abym powiedział raczej w ogóle, nie przełamujemy takiej uprzejmości, która no, w dużej mierze służy do tego, żeby powiedzieć, co u nas słychać, mm. ewentualnie omówić jakieś, jakieś sprawy logistyczno-bieżące natomiast no jakoś tak właśnie boję się, że nawet przy wigilijnym stole to jest tak, że się tam rozmawia o, 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 o czymś takim i jasne, ale to przy wigilijny, wigilijny stół ma to do siebie, że jest jakoś tam zobowiązujący i, i, i takie tematy sensu istnienia relacji to, to się może wydarzyć wiadomo, ale nie spodziewałbym się właśnie y, takich momentów, ja, chodzi mi o, o takie momenty że na przykład Pierwszy raz w życiu y, miałem taką sytuację, że mm, rozmawialiśmy przy śniadaniu z moją właśnie mm, rodzinką. Mm, no ja coś tam gadałem jakieś głupoty, moja mama się zdenerwowała i mhm. podsumowała te moje głupoty jakimś takim jednym zdaniem, które dla mnie było bardzo zaskakujące. Mhm. Y, w mojej ocenie było też trochę nie fair. Zabolało I mnie i powiedziałeś mamie o tym? Nie, nie. Zrobiłem to, co zwykle robię, czyli po prostu przeżyłem to bardzo wewnętrznie długo, mhm. obraziłem się i, i nie, nie... No ja i się tam... śmieję, ale to jest technika, której w dużej mierze tak samo używam i mam wrażenie, że, że z wieloma członkami mojej rodziny, z wzajemnością, więc... Ale no nie jest to niestety zdrowe, ale zobacz, mamy, mamy taki odcinek, który możemy podsumować rzeczy, które się udały albo się nie udały. No to w mojej mierze, w dużej mierze u mnie to jest nieudane, dlatego tym bardziej chcę posłuchać u Twojego, twojego udanego przypadku. Mm, no jakoś tak pół godziny później zaczęliśmy normalnie dalej gadać, jakby o innych rzeczach. Ale tak jakby nie było tematu, tak? No tak. Natomiast właśnie później. Wyszliśmy z domu, ogarnęliśmy jakieś y, z, sprawy do załatwienia, wróciliśmy do domu, i ja wtedy też poczułem taką jakąś przepracowaną gotowość do tego, żeby o tych emocjach pogadać. I mówię: Ej, słuchajcie w ogóle, bo rano poczułem się zraniony. I zaczęła się kilkunastominutowa rozmowa na ten temat. Yy, I wydaje mi się, że to są, że, że parę takich sytuacji już mieliśmy od, od tej sytuacji, która może była pierwszą. W których właśnie... Zaczęliście wprost. Zaczęliśmy tak mhm. na maksa uczciwie, fair i tak. No tak trochę terapeutycznie ze sobą rozmawiać. Na zasadzie, że żeby nie kisić w sobie, tak tylko powiedzieć. Że, że wiadomo, ten jeszcze nawet nintisowy duch yy, patchworkowości, trudności yy, opresji systemowej, jakichś takich po prostu biedy. I walki po prostu o każdy dzień wymusił na nas funkcjonowanie w jakimś określonym systemie zależności, właśnie yy, no, takiej komunikacji, która skupia się na in przekazywaniu informacji, yy, tak. yy, jakby zapisywaniu, jakie mam wobec ciebie oczekiwania, co ty masz zrobić, jakie masz obowiązki w domu. Yy, no, no tak, i nigdy nie ma miejsca na to, żeby. Pogadać, boisz się, na... boisz się śmierci? Myślisz mm -hmm. o tym czasami? Mhm. Wiesz, że wchodzimy tak jakby w rolę rodzica, dziecka, odpowiedzialności, jakiejś kierunku, jakby no wiadomo, musisz kiedyś na studia, e, wyprowadź się z domu, e, będę za tobą tęsknić. Jakby mhm. Wszystkie te takie sceny, które oglądamy w filmach, że tam człowiek się rozwija, młody, dorosły, dorosły, student, założycie rodziny, no że ja bym ci życzyła, żebyś, żebyś miał właśnie dzieci, dom i to by było super, nie? E, że mamy tak jakby jakiś pomysł na życie, ale że, że czasami. Ja to, ja to odkryłem właśnie w tym roku trochę yy, w tej drugiej części, że, że nie wykorzystujemy często tego czasu, żeby tak naprawdę pogadać. To, to nie musi być. Znaczy, to, to, to pewnie wątpliwie będzie przyjemne, bo to dużo mm -hmm. kosztowało mnie, żeby powiedzieć. bo tak już wiadomo, że po, tych, po, te, po tej połowie dnia, kiedy już mi przeszło, to, to, to już nie obchodziło mnie to, że to mnie rano zraniło, bo no potem mówię, nie, no to w sumie była trochę racja. No to właśnie zastanawiam się, co się stało, że. Ja po prostu ty, ty, ty chciałem. Nie, nie, nie przeszedłeś obok tego, tak jak przychodziłeś pewnie obok masy, tak rzeczy. Stało się to, że ja po prostu pomyślałem, że fajnie by było traktować członków mojej rodziny jak moich przyjaciół, ale też z mojej strony. Bo ja zawsze czułem, że to są moi przyjaciele i w ogóle. Tylko że mhm. nagle poczułem, jak, jak jesteśmy razem. To ja nie mówię w taki sposób, w jaki rozmawiam yy, z moimi przyjaciółmi. Nie, nie jestem tym, sam, tą samą osobą, która mieszka sama w Warszawie, nie. Mhm. Jestem synem, jakby, bratem. Grasz wtedy rolę taką, tak, jak tak. To, to nie jest tak, że mhm. jestem kompletnie kimś innym. Mam ja. tajny, sekretną tożsamość. Nie, po Albo prostu grasz. dalej jestem. Jakby cofam się trochę do tego, kim byłem, kiedy żyliśmy razem i w ogóle. A nie chcę tego. Jakby jestem już osobnym, dorosłym bytem, które ma światopogląd, ma zdanie, które, które chciałby w, jakich, w jakimś stopniu bronić czasami. Jest wolny. Mhm. Ale też nagle dałem im tę wolność jakby, że oni też już nie są tym rodzicem, czy też nie są tym bratem, że oni też są wolni, niezależni, autonomiczni, i po prostu pomyślałem, kurde, zacznijmy gadać po prostu, że za, że za każdym razem, kiedy gadamy, niech to będzie szczere. Jeżeli mi się nudzi, powiedzmy, że mi się nudzi. Jeżeli, Jakby, żeby, żeby ten czas był ekscytujący, żeby ten czas był taki, że kurde, zróbmy coś szalonego, po prostu wyjdźmy z domu teraz na spacer. <laughs> y jakoś tak chciałbym mieć taki rodzaj szczerości, na przykład w relacji ze swoimi rodzicami, ale myślę, że go nie mam. Mhm. I myślę, że nie jestem tym sam. w sensie, że, że mam. Bo wydaje mi się do... też, że. że ja gram rolę syna, takiego, któremu, w stosunku do którego rodzice nie wiedzą masy rzeczy, bo ja wiem, że jak oni się dowiedzą, to już nie będą chcieli ze mną rozmawiać. No. I to są takie rzeczy. No znaczy, nie, może nie, nie aż tak, ale, ale wiesz o co chodzi, że, mm, że ja tak trochę wychodzę z takiego założenia, być może właśnie złego, że. Mm, znaczy, na pewno złego, że to tak. Kurczę, mm. że to się nie spotka ze zrozumieniem, że to im zrani ich albo jak powiem, że. Tylko że Ej... właśnie widzisz. Ja, ja skupiłem coś takiego, że no. kurde, i to jest piękne. Ja mm. skupiłem coś takiego, że to, że kogoś zranisz, nie znaczy, że robisz mu krzywdę jakby. No. I... W tym sensie, mm. że bycie zranionym to, to część doświadczenia, jakim jest życie po prostu, nie? Mm. <laughs> Chodzi mi o to, że ja byłem zraniony rano i, i nie powiedziałem o tym. I, I niosłem w sobie tę małą blizenkę, która nie ma znaczenia, bo tym bardziej, że potem, jak o tym myślałem, to, to mówię, przyznaję, mam rację, mówię, mam ci... U... Jakby w sumie ostatecznie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, mhm. tylko powiedziałeś to agresywnie. Ja na przykład... Yes, ja nie mówię w taki sposób do was, nigdy. Mhm. Nie, nie rozliczam was, nie punktuję was, bo... bo w moich oczach wszystko, co wy robicie... Wszystko, co wy robicie... Nie, gadam o tym, a to, a to są duże rzeczy, nie? No w relacjach oh, tak bliskich. Wow. Więc mówię, że... Y z mojej perspektywy po prostu wszystko, co wy robicie, to tak jakby ja to mieszczę w sobie, że, że to jest część waszej historii, to jest część waszego zdania. Ja nigdy nie miałem tak silnego zdania, nigdy, nigdy nie stanąłbym naprzeciwko was, kiedy ogłaszacie mi, oznajmiacie coś i nie powiedział absolutnie nie. Mhm. Nie zgadzam się na to, nie róbcie tak. Ja, ja nie jestem taką osobą i w momencie, kiedy spotykam się z waszą reakcją, która jest silnie podcinająca moje pomysły, mhm. moje skrzydła, to... To, to czuję się zraniony po prostu I, i, i chcę, żeby to wybrzmiało, chcę, żebyście mieli świadomość po prostu, że takie rzeczy mogą mnie zranić. Nie mówię, żebyście tego nie robili, bo jakby do you, guys, you do you, mm -hmm. I do me. E, ale chodzi mi o to, że widzisz, ja wyczułem, że jest przestrzeń w, w członkach mojej rodziny na odrobinę filozofii, na odrobinę. Wyjścia z tych ról, mm. z tych foremek, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Z Potraktujmy siebie bardziej z tych programów. Potraktujmy siebie bardziej jak człowiek, człowieka, mm. którego ewentualnie możesz odkryć na dwóch. Ja zresztą do, do, teraz, kiedy mówiłeś te rzeczy, doszedłem do takiego pewnie odkrycia, które zostało już odkryte, czyli double-odkryte, mm, podwójnie, podwójnie czyli od, odkryte od Odkryte. No, czyli można powiedzieć, podkryte, nie. Nie, nie, bo to jest coś zupełnie innego. Podkryte zupełnie... to jest wtedy, jak. No, wiesz, no wiem, sam, wiem, no. wiem. Mhm. I wtedy też ten zapach. Tak. Ale on potem jak trzeba przewietrzyć. Tak, wystarczy. Mhm. To pięć minut robić. Chodzi mi o to, że ja mam wrażenie, że w, w relacjach rodzinnych tych takich najbliższych, tych takich mhm. można powiedzieć, domowej rodziny, niezależnie od tego, kto w tym domu mieszka, po prostu domowa rodzina, czyli jakaś taka komórka, która przez wiele lat ze sobą uczy się funkcjonować, a potem mhm. część y, odpływa zazwyczaj. Bo umiera? Albo po prostu się wyprowadza. A, to okay. W zależności od tego, o Jasne. kim mówiliśmy. Okay. Czyli tak, że w ramach tego możemy, w sensie poznajemy się jako właśnie ta mała grupka. Mm -hmm. Potem następuje jakaś przemiana, czyli ktoś się wyprowadza no czy idzie dalej. Mm -hmm. Do domu pana. Do domu pana. Y no tak, zdarza chodzi się. Chodzi mi po prostu coś... o to, że że jest szansa na to, żeby poznać się dwukrotnie. Możesz poznać się przy urodzeniu, stworzyć, tutaj mówię o tych ludziach, którzy wychowują tego młodego człowieka, czyli stworzyć go w jakimś kształcie, potem wypuścić go w świat i on wróci z tego świata i wydaje mi się, że wiele osób nie daje przestrzeni na to, żeby poznać tę osobę na nowo. Co świat z nią zrobił, że na ile... Nasze wartości, nasz system w nim jest obecny, na ile on się zmienił, czy, czy nam się podoba ta zmiana, czy nie, że po prostu jest, jak, jest jakaś taka konstrukcja i taka umowa, że on ma być tym samym gościem, który z tego domu wyszedł. Jasne. A jak jest inny, to albo to jest dziwne, albo niepokojące. I wiadomo, że może tak być, może, może na zwyczajów coś takiego, mm. ale że, że generalnie strach przed tą zmianą, strach przed tą ewolucją i w ogóle świadomością tego, że ktoś może się zmieniać i ewoluować. Jest, jest po prostu taki przytłaczający taką naturalną rzecz, którą, która powinna się darzyć, czyli na zasadzie, ej, jak tam świat. Mhm. Wiem, że trochę możesz mnie też lubić innego niż mnie do tej pory z, znałeś. bo ja będę inny. Ale też nie musisz. Trochę mi to przypomina cała ta opowieść, o której mówisz. Ona jest o tyle fenomenalna, że no dotyka tematu, który właśnie się za chwileczkę wydarzy, czyli spotkań rodzinnych i tego, jak my się na tych spotkaniach będziemy za, m, zachowywali, jeszcze do tego wrócę, ale wydaje mi się, że ten cały twój m, progres w tym przypadku, tak chyba trzeba to nazwać, bo to jednak jest pójście do przodu, bardzo mi przypomina taką koncepcję, chyba to powiedział kiedyś właśnie Konfucjusz, że człowiek ma dwa życia, że ma to pierwsze życie i to drugie, kiedy sobie zdaje sprawę z tego, że ma tylko to pierwsze. I mhm. to jest tak, że ty w tym momencie tak sobie myślisz, Trochę szkoda czasu. Jesteśmy ograniczeni, jeśli chodzi o liczbę spotkań, którą mamy. Więc możemy w tym tak. czasie grać sobie teatr między sobą, oparty po podszyty na uprzejmości i konwenansach. Mocne bardzo. Znaczy, wydaje mi się, że. Bo to. Nie wiem, czy to dokończyłem taką myśl, którą mm -hmm. miałem, że. Że nie każda komórka da ci na to przestrzeń. Mm -hmm. e, nie każda rodzina chce zmieniać y, rolę. Nie każdy człowiek potrzebuje myśleć o czymś innym niż o tych rolach. Mhm. Ale wydaje mi się, znaczy wydaje mi się, że jeżeli ktoś za długo tkwi w systemie jakichś, jakimkolwiek w sumie, to zakłada, że świat poza tym systemem nie istnieje po prostu, nie? I że ciężko po prostu w bardzo, na bardzo późnym etapie przewartościować totalnie wszystko w swoim życiu, no bo Świadomość i panika taka wynikająca z tego, że, o kurde, to, to ja tak długo tkwiłem w czymś, co nie miało. Znaczy, co miało jakiś sens, mhm. ale mogę żyć totalnie inaczej. Czy, czy jest sens w ogóle to przekopywać mhm. teraz wszystko? Mhm. Ja nie mam siły na to, żeby to przekopywać. Już zostanę Mogą w tej roli. Może być inne powody. Ja tak to może być tych powodów miliard. Mhm. Chodzi mi tylko o to, że może nie każdy mieć ochotę, siłę, kondycję. W Wiem, w żeby, żeby po prostu spojrzeć na życie inaczej. Ale znaczy, wyda tak, wydaje mi się, że w ramach naszej przyjaźni ja, ja, i, i terapii na pewno i w ogóle, że zacząłem. Ale generalnie w ramach relacji, jakie miałem w życiu, znajomości z Tobą. Jeszcze raz. Bo to jest przyjaźń Jesteś moim! A, <laughs> Właśnie czyli to, terapia, mać... y, mm -hmm. relacje w moim życiu, nasz kontakt, mm -hmm. y, że, że, te, że te rzeczy mm -hmm. y, zmieniły to y, dla mnie, nie? Że, mm -hmm. że właśnie. A też taka presja właśnie. Ta trzydziestka może mi się śmiać, że to o Boże, może dopiero trzydzieści lat, komat. Ale w moim życiu ta trzydziestka była zawsze wyjątkowym miejscem, do którego czułem, że jak dotrę, to, to coś się zmieni. A się już zmieniło na What przed. do you know? What do you know? It did, it did. I to nie wiem, czy to jest konsekwencja tego, że 15-letni Dawid bardzo dużą presję nabudował wokół trzydziestki. Czy... A, to nawet był, jesteśmy w stanie wskazać winowajcę w postaci 15-letniego tak. Dawida, który powiedział sobie, że ta trzydziestka może mieć jakieś większe znaczenie praktyczne. O, 30 trzydziestoletni Dawid bardzo du... Dawid bardzo dużo myślał o trzydziestoletnim Dawidzie. I co o nim myślał? Dobrze myślał, czy źle myślał? myślał czy się o nim jesteś był? dorosły, Dawid, masz dwójkę dzieci, żonę i jesteś ogarnięty i robisz Musiałbyś się pospieszyć. No. Dałoby się, na luzie. Dałoby się. No. Dałoby się, ale, wiesz, ale po co? <noise> no tak. Znaczy, <noise> chodzi mi o to, że świat, to świat się zmienił. <noise> tak. um, moje życie się zmieniło i obrało kierunek, którego bym nigdy nie mógł przewidzieć, więc y, mam już z tym luz, że to trochę się plan przesunie, a przynajmniej w tym aspekcie. Ale chodzi mi o to, że ta trzydziestka była zawsze taka nie no, dwudziestolatek to jest taki młody człowiek, a trzydziestolatek już powinien ogarniać. I być może ta presja... Wsadziła jakiś taki ładunek wybuchowy do mózgu, który mm -hmm. teraz po prostu zaczął odliczanie, mm -hmm. i zaczął mi przypominać: u, zaraz jest ta trzydziestka, zaraz, Dawciu, trzeba będzie dogonić ten plan, wiesz, i rozliczyć się. I, i nie mam, mm -hmm. nie mam y, poczucia, że jestem gotowy, żeby założyć rodzinę, czy coś takiego, y, ale przynajmniej w tych aspektach, o których nie miałem w ogóle zielonego pojęcia, mm -hmm. mając 15 lat. Y, jakby czym jest życie, jak rozmawiam z rodziną, dla mnie to był po prostu jakiś system. No, mm -hmm. W sensie kocham tych ludzi najmocniej na świecie i zawsze tak będzie i zawsze tak było. Mm, ale, ale dzisiaj całkiem inaczej umiem patrzeć na naszą relację. Mogę traktować ją, ona jest dużo... Do dojrzalsza na Dojrzalsza na pewno. I, i ważniejsza, jest większa. No. Jest, jest, jest taką relacją, jaką kocham, by, kochałbym oglądać na ekranie. Na srebrnym ekranie. Ale jestem na przykład bardzo ciekawy, no. czy twoja zmiana, która ewidentnie się stała, czy ona jest zmianą totalną w takim znaczeniu, że właśnie wyobraź sobie wigilijne yy, posiedzenie i jest tam na przykład dalsza rodzina. Mhm. Yy, czy w stosunku do dalszej rodziny też. masz też ten sam rodzaj dojrzałości? Też, mhm. tylko że tutaj przez charakter naszej relacji Częstotliwość spotkań i, i mhm. dużo mniejszą niż tą niż moją trójkową rodziną. Mm. Nigdy nie, nie, nie zejdziemy tak głęboko. Okej. Okay. Ja do tej studni mogę zajrzeć, mhm. ja mogę zamoczyć tam wiaderko z wodą, mhm. ale to nie jest tak, że ja kurde zejdę na sam dno i zobaczę co tam leży, nie? Jasne. To ja to zrobię w, w kontekście mojej mamci i mojego brata, ale mm, zresztą, zresztą rodziny pewnie właśnie czasami może, nie, niektó z niektórymi może tam do połowy. Mm -hmm. y Sam, tak jak do tej wojny. Ale to chodzi o to, że każdy z nas ma jednak, tam jest już to życie dalej. Mm -hmm. tam, tam, tam musielibyśmy się w ogóle poznać. Bo, bo żeby pokonać cały ten taki tak. powierzchowny, właśnie bieżączkowy, co u tak. Ciebie. Tak, Byliśmy tak, tak. na koncercie, było bardzo fajnie. I, I to taki... są piękne rzeczy i fantastycznie. Jasne. I ja wiem, że bardzo, bardzo lubię tych ludzi. W sensie, spotkanie przy wigilijnym stole z moją rodziną w takim sensie, w jakim ją rozumiem od, od zawsze, czyli ta około dwudzi ta dwudziestka osób na święta, to to jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych momentów w, w, w roku. Mhm. Jakby te, ten system właśnie tego opłatka, którego zawsze który zawsze mnie stresował, a teraz jest dla mnie ekscytującym momentem. Ja mogę mhm. popatrzeć z bliska na, na tych ludzi Zobaczyć historię ich życia w ich zmarszczkach. Wzruszyć się, poprzytulać i szczerze mówić: i to jest niesamowite, że teraz już naprawdę całkowicie szczerze mówić: kurde, mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać. Mhm. Wow. I to jest fajne. Wiem, że nie poznamy się nigdy Wiadomo. w taki sposób. Ja, ja nie jestem tym Dawidem, kiedy jestem przy tym stole. Bo ja, ja mam dalej pozycję. Syna mojej mamci, który jest za chudy i, i nie ma takiej siły przebicia, jakby, co, 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 hmm. co, co, co dzisiaj jest bardzo dalekie od tego, kim się stałem, no ale bo ja, to ja się teraz grał... tak swobodnie no ze właśnie, sobą, ale, nie będziesz grał ale będę, będę, z... będę ją grał. Dlaczego ją będziesz grał? Dlatego, że się boisz, że zdominujesz nie. dyskusję przy stole? O to chodzi? Nie boję się. No to czemu od nie... Po prostu... Tak jak teraz siedzisz, opowiadasz sytuacji... rzeczy, cała rodzina, zobacz, siedzi tutaj, cała rodzina i cię słucha z, z ogromną przyjemnością. To nie jest moje zadanie podczas wigilijnej wieczerzy, żebym był yy, warszawskim Dawidem. Ale to nie chodzi o to, żeby był warszawskim Ale Dawidem. Ale warszawski mówię w skrócie, mówię o tym, kim się stałem żyjąc tutaj. Mhm. Jako sam dla siebie człowiek. W sensie, ja nie potrzebuję, ja tam chcę być po rodzinną atmosferę, a rodzinna atmosfera to jest Układ sił, który został ustalony 20 lat temu, mm -hmm. kiedy pierwszy raz usiadłem przy stole. Nie? I dalej jesteś zachudy i sydem, Tak, ja mam marzenci. być tym słaba siła przebicia, osoba, z której My można to... tam lekko Ale z drugiej pożartować. strony mimo wszystko oprzesz to na szczerości, na takiej zasadzie, że jak się już odzywasz... Nic nie będę udawał. To już... Tylko po prostu... Znasz swoje miejsce w Tak, tak, ale, ale w takim całkowicie dobrym sensie tego, tego stwierdzenia, że ja lubię to miejsce... Mam nawet konkretnie swoje miejsce przy tym stole. Mhm. Um, I ja tam jestem, żeby doświadczyć właśnie tego, po, po co to jest zorganizowane. Relacji ze starszymi ludźmi, mhm. z seniorami, Bardzo jest... słuchania ich opowieści. Mhm. Jest to Oni mnie... wszystko to, co ja przeżyłem, przeżyli. No tak. No ja chcę tak. O, o ich doświadczeniach posłuchać, a ja te swoje mam na bieżąco. Jest to dla mnie o tyle ciekawe, że zastanawiam się, czy to. U ciebie jest powiązane z tym, że ty w dużej mierze będziesz na przykład te święta i poprzednie spędzał dość w podobnych okolicznościach jak poprzednie. I, i przez to właśnie jesteś w stanie poczuć magię świąt i tego właśnie doświadczyć tak pięknie, jak potrafisz teraz powiedzieć. Wydaje mi się, że w moim przypadku jest trochę tak, że u mnie nastąpiła de dekonstrukcja dobrze znanego modelu świątecznego. Mhm. On jest już dla mnie zupełnie czymś innym, przez co jest dla mnie czymś, z czym ja nie mam masy tych pięknych powiązań, o których Ty powiedziałeś, że łączy z tym, że Ty siedzisz w tym jednym miejscu, mhm. że Ty wiesz, kim tam jesteś, po co tam jesteś i tak dalej. W momencie, w którym, wiesz, z naturalnych przyczyn... Mm, Przestała ta wigilia być urządzana u moich dziadków, także ja zawsze wiedziałem, że tam dziadka denerwuje to, że ja tam chodzę po meblach i tam prawie tą meblościankę na siebie przerzucam. I też w sumie tam miałem zawsze właśnie takie swoje miejsce, zawsze siedziałem obok mojego brata u szczytu stołu i... Mm, i, I zawsze właśnie miałem naprzeciwko moich dziadków, którzy są, były, byli dla mnie taką, taką ostoją właśnie tego, że nawet jak przyjeżdżali do nas na święta, to no, to, to było dla mnie, to dla mnie, święta to są właśnie moi rodzice, moi dziadkowie i mój wujek i ciocia yy, i to, to są dla mnie święta. I w momencie, w którym nie ma już tego, nie, nie, nie dasz rady zrobić tych okoliczności... A z drugiej strony też na mnie są określone role teraz, bo ja teraz muszę zapewnić Borysowi taką akcję jak moi rodzice mi zaprasza, zapewniali, że właśnie tam się nagle prezenty pojawiały znikąd. Ja byłem rozwalony tym, że jakim cudem ktoś zostawił na wycieraczce wszystkie prezenty i zadzwoniło do, jeszcze raz, zadzwoniło do, do drzwi coś. No i jak, jak zadzwoniło, jak tu wszyscy byli i tam leży taki wielki srebrny samochód? Jak to jest możliwe? No to, to ja jestem od tego, żeby teraz coś takiego zrobić. I, i przez to, że właśnie i, i, i oczywiście jest to dla mnie ogromna przyjemność obserwować i, chociażby nawet Borysa w tym wszystkim, ale ale no nie jestem w stanie, kurczę, czegoś takiego zrobić. Nie jestem w stanie w sobie wykrzesać tego, o czym ty mówisz. I o, od razu ci dam y, przestrzeń, żebyś poczuł się ze sobą lepiej. Mhm. Y bo ja jestem pewien, że w momencie, w którym ja będę organizatorem świąt, to mi to zniknie w sekundę. Wszystko to, mm. o czym powiedziałem teraz. Bo ja bardzo długo, tak właśnie w taki naiwny, fajny, słodki yy, sposób, wierzyłem w magię świąt. Wierzyłem, że ten okres jest wyjątkowym okresem, że to nie jest dzień jak każdy inny. Mam wrażenie, że nawet w nadal cały czas w piękny sposób w tobie wierzę. Yy. Myślę, że jeszcze tak, może, jeszcze. ale. Mm, im bardziej jestem racjonalny, im bardziej jestem osadzony w świecie, im bardziej jestem odpowiedzialny za, za rzeczy w swoim życiu, tym trudniej wyłączyć mi ten taki trzeźwy punkt widzenia i, i nie traktować tego po prostu jako no muszę jechać na dwa dni do, do domu, nie? Mhm. Bo, y, bo są święta. Mhm. I, I teraz jadąc tutaj do ciebie na to spotkanie taksówką, rozmawiałem ze swoją przyjaciółką się? Nie. nie. Okay. Nie, nie, teraz przed świętami mam, mam wolniejszy. Oczywiście. Bo tak, Bo ja mam się lu lubię wolę się napracować w październiku. A, i potem. I potem odpuścił mm -hmm. tam, wiesz, tak. żeby był czas na zakupy. Tak do wszystkich świętych zawsze, nie? Ty to robiłeś... Tak. Mm -hmm. No maksa, do oporu. Póki mi się wystarczy, nie. No. No i rozmawiałeś z przyjaciółką w trakcie tej, e, tej podróży, podróży tutaj? I, I mówię jej. Tak jak kiedyś właśnie, jako dziecko, mm, nie mogłem się... Siedzimy przy tym stole i ja wiem, że musimy zjeść tyle tych potraw, zanim będziemy mogli pójść do tej choinki, która jest na trzy piętra i po prostu tam te prezenty i jeszcze jestem mm. najmłodszy, więc mogę rozdawać te prezenty i yeah. a potem się urodzili kuzyn. Nie że tu jak się urodzili kuzyni, to miałem 4 lata, więc... Okay. E... No, ale na, na ale był taki oni, moment, oni, że oni byli nie, za młodzi, no właśnie, a ja mogłem tak, dawać tak, prezenty, tak, a, tak, a, tak, a tak. potem już byli wystarczająco mhm. duży, żeby, żeby mhm. mogli. Turbo dużych. Przepraszam, oczywiście. Turbo. Oczywiście. Turbo. Dużych. Dużych. Durów. Durów, oczywiście. Żeby Że oni już wręczali. Ale parę lat miałem ten. Teraz, teraz z kolei kolejne pokolenie to robi. O. A ja już z uśmiechem siadam na kanapie. I czekam po prostu mm -hmm. na te prezenty. Obserwuję, jak dziewczynki akurat yy, y, rozdają te prezenty i się jarają tym, bo to jest najlepsze to jest na świecie. Super. Jest nie umiem rozczytać, bo zawsze ktoś nie umie napisać. I jeszcze tego, to jest jak. tak, że zawsze jeszcze tam właśnie dziadek, czy ktoś jeszcze nie, nie otworzył jednego prezentu, a tam ktoś podchodzi, ten wnoczek tak, ładuje tak, następny tak, od tak, innej tak. rodziny, y, tak, tak, albo innej tak. części rodziny, tak to tak. Może... No. I dziadek zawsze mówi właśnie, o kurczę tyle, o, już ty nie, nie trzeba, trzeba było, bo... aż serenek nakupowali. Tak, ale mm. to właśnie. I pamiętam, że y, czy już możemy mieć prezent? Nie, jeszcze jem, jeszcze skarpik, tutaj jedz, jedz, jedz. Tutaj, drówka zginęła dla ciebie. Nie, postne są rzeczy. A. Mm, rapek nie ma, co ty. Y, fu. Kto to je? A w ogóle chciałbym jeszcze oficjalnie na antenie podziękować, że ostatnio, jak byłem na obiedzie rodzinnym w Dąbrowie u ciebie, to Twoja mama przyrządziła rapki i podała je godzinę przed moim przyjazdem. Bardzo dziękuję, to, to, to było takie bardzo słodkie, nie, nie, niepotrzebne. Ja, ja też spokojnie przyjechałem ze swoim woreczkiem takim na wszelki wypadek. Z samolotu zawsze z samolotu, byłem. tak. Zawsze mam go przy sobie, i, ale, ale... Albo z morza. Z morza zostały z morza w garnku, też. co prawda. Ja zjadłem, ja zjadłem. Tak, wiem. wiem. Pyszności. No i, i zauważyłem, że właśnie z czasem... Tak? Z czasem Odwróciło się to, że, że teraz. Teraz odczuwam rosnący strach, kiedy wiem, że tych potraw zostało coraz mniej i zaraz trzeba będzie iść do chynki. a to znaczy, że praktycznie zaraz się kończy impreza. I, i to zmienia mi tę te magię i ten niekończący się wieczór. Który rzadko wiązałem z tym, że Bóg się rodzi, ale mhm. często wiązałem z tym, że widzę ludzi, którzy są najfajniejsi na tak. świecie, jesteśmy w pięknym domu, jest cieplutko, chodzimy w skarpetkach, ślizgamy się na podłodze, leżymy na dywanie, gramy w jakieś gry, dzieci się śmieją, każą nam iść spać, dlaczego? Mhm. Mamy te prezenty po prostu i dorośli, i tam czasami ktoś powie, no i on się ojej. Oj, 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 oj. Ale kiedyś jakby drosłyby przeklinał na Maxa i my dopłetłuśmyż też. I potem i się wszystko spełniło. No potem, mi... <laughs> potem mijają. Zapytaj Borysa. Mijają lata, mijają lata, mijają lata. Nie, nie. Umówi... Nie, nie. I nie, tak. już myślę, że po tym prezencie, którym dałem, po dałeś tym prezencie, rodzinę, co dałem Boryskowi, jesteś na drugim to... miejscu tutaj najbardziej bardziej bombel na pewno. Umów, przeklina bombel na pewno, tak. A kto Borysku przegnę najbardziej? Bąbel, na pewno. <laughs> Wiesz, co powiem ci tak, że mogę zrobić taki ultimatywny test yy, do tego odcinka, że zadam mu to pytanie i teraz w tym momencie to wkleję. Zapta Dobra. Zadam pytanie Borysowi, który Zrób, wujek to. przeklina najbardziej? Który wujek przeklina najbardziej? B bąbel. Bąbel przeklina najbardziej? Tak, słyszałem to. Co słyszałeś? Kto ja tak mówił? Co, kto mówił? Ten bąbel. Jakie słowa mówił? Nie ja chcę ci tych powiedzieć Słodziaku bo to jest przyjaźń. To jest przyjaźń. A to jest. Yy... PKP. Zapraszamy PKP. Was serdecznie co czwartek o godzinie około 15 na nasze kanały. I jak sobie przypomnę, właśnie widzę, zawsze. 14 a 17 dużo 18. zareagowało ludzi. No, dzisiaj, co prawda, z opóźnieniem, ale najlepszy odcinek. Dziękuję. Tak, 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 tak. tak. Więc tak nie widzimy, co jest zobowiązujące. Słodko-goszka, ja też nie. <laughs> ale jak się okazało, nawet jak za darmo coś robisz. Oj, 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 oj. E, Ale nie, no wiadomo, że to jest właśnie cudowne, że komuś zależy na tyle, na żeby tyle, mnie no opieprzyć, że, tak. że tam Co zapomniałem. Tak? Ale jest piętnasta, jest odcinek Tak jest, ale nasza dobra dusza Justyna, która się zajmuje u nas rychtykiem i wszystkimi rzeczami I pomaga nam bardzo yy, za każdym razem, jak już widzę, że, że Justyna jest typing na telegramie W sensie, okej, to jest ten moment, w którym muszę opublikować odcinek Bo Rychtyk Grupa ma ten odcinek jako pierwszy, więc jeśli tylko słuchacie tego i chcecie być bliżej tego podcastu W opisie tego odcinka jest link do Rychtyk Grupy naszej facebookowej, która dostaje wiele różnych bonusów w tak. zasadzie tego, że jest z nami yy, bliżej ja lubię tam wejść właśnie, zanim jeszcze odcinek trafi y, do wszystkich odbiorców naszych, lubię tam wejść, ale już w momencie, kiedy mm -hmm. Rychtyk go obejrzał, żeby tam zawsze jest jakieś 30-40 komentarzy y, tak. tych, którzy... 10 z nich zawsze ma taką strukturę ale się cieszę, że jestem na Rychtyku, tak, to najlepsze, oglądam! Tak, 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 tak. y, ale kolejne są już takie, takie takie, pierwsze wrażenia, że no, to będzie super odcinek. To, tak. jest, to, jest, to jest A też bardzo lubię takie komentarze, które mi pokazują, że ktoś tak wokół tego robi jakieś coś, w sensie, że na przykład dopasowuje jakąś aktywność swojego życia w związku z tym. I tak, tak. tam właśnie ostatnio y, Dawid Tyszkowski, który jeszcze raz gratulujemy, Dawid, y, w naszym rankingu y, znalazł się w prestiżowej gali y, y, za piosenkę roku, y, y, za koszulkę y, się znalazł i wysłał mi właśnie, że gra w Megeeki i y, y, wysłał mi na Telegramie, a je, y, na Instagramie, a ja mu napisałem. Oglądaj dzisiaj nasz odcinek, bo wiedziałem, że tam jest ta, 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 właśnie jego, została w Gali uhonorowana jego piosenka. On napisał mi, że ogląda zawsze, ale dużo bardziej woli oglądać to w sobotę, bo wtedy sobie zawsze zaparza kawę i to jest taki konkretny rytuał. Wow. I to jest piękne, że właśnie ktoś osadza to w kontekście, co oznacza, że nie musimy się... Serial. Tak, że się nie możemy spóźnić na przykład z publikacją, bo to może komuś popsuć cały ten harmonogram Dlatego staramy się to, to oczywiście trzymać. No, ale oczywiście, się, że, że tak. Że... Natomiast jeszcze wracając na chwileczkę do świąt, przepraszam, bo jestem po prostu przygnieciony tym, jak pięknie poprowadziłeś ten odcinek w tę stronę, w którą się zupełnie nie spodziewałem, ale z drugiej strony jest to, jest to niezwykłe, że tak sobie myślę o tym, czy... Z perspektywy moich doświadczeń, czy mi wystarczy odwagi do tego, żeby tak podejść do, do, do świąt? I, I boję się, że wiesz, co, to, to co wcześniej powiedziałeś, jest takie trochę smutne, ale z drugiej strony jednak prawdziwe, że w wielu przypadkach właśnie przekroczenie tego progu po, po, takiej powierzchowności i, i, i takiego no, do, dotykania wszystkich rzeczy, no, tak, tak właśnie po wierzchu, a nie, a nie zagłębiając się w temat. Ja sobie zdałem sprawę z tego, że właśnie tak pomyślałem, że sam mogę się czuć dziwnie za sobą, ale z drugiej strony, hmm, no, bym zapytał moich rodziców, Ej, a co wy w ogóle myślicie o śmierci, wy się boicie śmierci? W sensie, ja mnie naprawdę bardzo interesuje, co moi rodzice myślą na ten temat, ale ja z nimi tak nie rozmawiam. Oni pomyślą, on, no właśnie, jak się Coś wdaję, widzisz... co? tak, Coś brałeś? <laughs> e, natomiast... No właśnie, i to jest problem polega I to jest ta pierwsza sprawa, że my po prostu nie mamy track rekordu takich rozmów. Mieliśmy masę takich to, 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 momentów, to... których spędzaliśmy ze sobą dobrze czas, nie ale nie to wybierasz się się przy planku. Zapuścić, przeatakować, no to trzeba zrobić. <laughs> Może <powinienem> Poduszkę! <laughs> Rzeczywiście, wybrać inny Robisz temat. Po na, na zasadzie, ej, chciałbym was bardziej poznać. Wasz Zrobimy ulubiony coś? kolor. Pogadajmy tak, zacznijmy od durnych rzeczy, takie jak na przykład, fff, nie wiem, wasz ulubiony kolor. Co? Fioletowy? Nie! Pójdźmy na spacer. Wiedziałem, że fioletowy. Pójdźmy na spacer. Opowiedzcie mi, jak się poznaliście? Jakie były emocje? Mamo, proszę cię, mm -hmm. byłaś mega zakochana? To dlaczego prawda. Dlaczego on jest moim ojcem? I wtedy oddecyduję, on nie jest twoim ojcem. O! o! Dawid Najlep... jest twoim ojcem! Nawet tak jest, najlepsza wigilia. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, ale wiesz co chodzi, że? Yy, nie wiadomo, wszystko wycięte. Ale yy... nie, chyba nie. Nie, ja, nie, nie, nie musimy tego wycinać, bo ja wiem, że jestem synem mojego taty. My mamy zbyt dużo podobnych rzeczy do siebie, więc spokojnie. Więc moi rodzice to chwycą, bo mój tata trosz. Krystyna? Musimy I porozmawiać. On wie, a ja nie wiem. Tak, tak, tak. I to Dawid wie o tym jeszcze. A, e, nie, ale, ale, ale... rozumiesz, o co mi chodzi. I to jest ten pierwszy powód, no to że... No musiałbyś że... zrobić więcej kroków, to zanim byś dotarł wiem. do tego miejsca. A poza tym, jak już byś zrobił tych parę kroków, to będzie odpowiedź na to pytanie już nie interesowała. Zobaczysz. Byłbyś najlepszym terapeutą świata. Kurde, możliwe. E, wow. E, a z drugiej strony, na przykład trochę mam coś takiego, że ja wiem, że istnieją takie stare, utarte powiedzonka jest, że lepiej, żeby cię nie lubili za to, kim jesteś, niż żeby. Nie cię lubili za to, kim nie, nie jesteś, jesteś fajnie. Tak, tak. To jest stare pożekadło? Nie wiem. Chińskie nie, nie mam pojęcia. <grych> ale lepiej, się... żeby cię nie lubili za to, kim jesteś, niż żeby cię lubili za to, kim nie jesteś. No wiem, ale to są z drugiej ale... strony moi rodzice, że... więc nie wiem, czy chcę, żeby oni mnie nie lubili. Wiesz, o co chodzi? No właśnie wiem. Mhm. I to jest ten problem, że ja bym wolał, żeby mnie lubili za to, kim jestem. No ja to rozumiem, ale <grym> <grym> oczywiście, że tak. Ale, ale z drugiej strony mam wrażenie, że w paru momentach jest tak, że że jednak akurat moi rodzice są tacy dość specyficzni pod tym względem, że oni się przejmują, są dobrymi ludźmi i się przejmują takimi czymś, że jakby ktoś im powiedział ej, wiecie co, coś tam kurczę jest super nudno na tym spotkaniu, jakby nie gadajmy już albo <grym> pobrzajmy sobie. Ja bym nie miał problemu czegoś takiego powiedzieć w gronie przyjaciół, nie? Mm -hmm. I wam wielokrotnie mówiłem, ej, żż, naprawdę ucisz się, bomba, z chorób się nie żartuje, naprawdę. Myślę, Już mam tego dosyć. Że, myślę, że. Y, to wymaga jakby pracy po obu stronach zawsze, nie? I wydaje mi się, że jak spojrzysz na tę sytuację trochę w inny sposób, że. Y, że patrzysz na swój komunikat, nie, 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 żeby ten komunikat nie miał wyłącznie negatywnej energii. Spójrzmy na to w ten sposób, że mm, załóżmy, że ten kielich to ty. Załóżmy, że ten, ten kubek to ktoś. I y, 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 pownij sobie że jesteś kielichem I, I zobaczmy to, po prostu spójrzmy, skup, spójrzmy skupić kupić na tym, że ty mówisz tak, nudzi mi się. Sam do siebie, tutaj mhm. w środku mówisz. Tu, mhm, tu, tu, tu to mówisz, to, w mówisz mówisz. I razie nie mówię tak, no nudzi mi się. Mhm. Oni gadają jakieś durne rzeczy. No co mnie to obchodzi, że ten plecak jest spakowany, czy ma przetarcia, przetarcie. No, mm. Mój plecak. Naprawdę o tym będziemy rozmawiać kolejne 10 minut. I wtedy wychodzisz tutaj, tutaj się rozlewasz jak takie włosy takiej, takiej elfickiej panny. I mówisz. Tutaj są to włosy i ty mówisz, kochanie rodzice, ej, pogadajmy o czymś, co ma sens. Serio ten plecak, przecież to jest jakiś. Jakaś głupota. Mhm. Dobrze, opowiedzcie mi wszystko o tym plecaku. Co jest z nim nie tak? No dobra, pomyślę, co z tym zrobić. Ale chciałbym zadać jakieś ciekawsze pytanie. Weźcie, mhm. zróbmy coś, że poczujemy, że, że, że w żyłach płynie krew. Zróbmy parę przysiadów, kurde. Zróbmy jakąś kawę, której nigdy nie piliśmy. Tam z tyłu w tej szafce jest jakaś stara, dziwna herbata. Co to jest? Albo to wyrzućmy, albo to wypijmy po prostu, okej? Okay? Zróbmy coś, wyjdźmy z tego schematu. Zbóżmy po prostu stały fundament. Ale ten dodatkowy, ten piąty, który po prostu tak stoi. Nie wiadomo. I ty wtedy mówisz tak. Nie mówisz wtedy, nie obartasz ich odpowiedzialnością za to, za to że, ty się, że ty się nudzisz. Przyjechałem się nudzę. Dajcie mi spokój. Nie, wejdź w ten świat, poświęć swoją energię. Poznaj ich, poznaj swoich rodziców. No, rozumiesz. Nie, no, to. chodzi mi o to, że. Że to nigdy nie będzie tak, że wyrażając tylko swoje emocje, cokolwiek się zmieni. Bo, bo ty najpierw musisz odbiorcę nauczyć systemu, w jaki zmienisz wasz system komunikacji. O to chodzi. No, rozumiem. Wiesz o co chodzi. Odbiorca musi mieć narzędzia, żeby zdekodować twoją informację. I... Wiem. I to będzie po prostu 150 zł. <laughs> Jesteś bo już tam... musimy kończyć, przepraszam. Bo... Jasne, bo y, kto jest tam, Karol i Wodek, tak? Czek y, czekają. Wodek i Karol. Wodek i Karol. O tak wolą. Y, tak wolą w tam stronę, rozumiem. E, dobrze, dobrze. E, no jak to, jeżeli, bo widzę, że jeszcze pan coś co to może następnym razem. Y, po prostu. To, to na standard. Ale razem. możemy się spotkać nawet za Ani tydzień. Chyba, że można by było do dopłacić jeszcze za 5 minut jeszcze. Ani bo poczekają. To za ja nim nie przypada, więc dobrze. <laughs> Wiadomo, Kartuje. że to jest spokojnie Kordeczki, Oni są dwa razy większe ode mnie, pobiliby mnie, więc... Ja nie żartuję z kogoś, kto mi zagraża fizycznie. A ty ich nie widziałeś nigdy na żywo? Nigdy na żywo. Oni nie są więksi od ciebie. Jak nie są więksi? Coś Karol ty... jest taki. Nie, Karol, Karol jest... jest taki. Karol jest może centymetr. albo dwa Jak widziałem w telewizji, mnie... na Instagramie, na YouTubie. Karol jest może ode mnie dwa centymetry wyższe. Pff, niemożliwe, Karol jest taki. Karol jest chyba... No ty, ile to jesteś? Dwa albo 3 centymetry wyższe ode mnie. Ja mam 1,83 m no, no to dokładnie. No to y, Karol jest moim zdaniem albo w połowie między 1,80 a 1,83, albo 1,83. Z tego, jak on rozmawia z ludźmi, to wydaje się, że jest dużo to wyższy. To nie jest duży człowiek i w ogóle jest szczupły i ma, bardzo dobrze wygląda. Ostatnio biega, no więc naprawdę fenomenalnie wygląda. Widziałem, Włodek to zresztą, to wygląda. a Włodek jest możliwe, że centymetr wyższy, no, ale to Włodek nie jest, większy. ale to ci się wydaje, jak i zobaczysz to... Obaj nie, są, nie, nie. kurde, wysportowane chłopy, kurde, ładne, zadbane, Tak, wielki chłopak. I to są tacy ludzie, którzy się trochę nie zmieniają. Mam wrażenie, że zwłaszcza Włodek jest takim gościem, bo Karol się no, Karol w przez przez okulary, tak. no. Ale Włodek wygląda dokładnie tak samo, jak go poznałem kiedyś. Wy, moim zdaniem wygląda lepiej, ale nie znałem go kiedyś. A, ale tak, 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 on jest też na pewno w takim Ale Włodka zawsze wieku. będę szanował w serduszku <laughs> najmocniej za to, że chyba, jego serial ulubiony to jest Życie na fali. Ja do niego wtedy też yy, odezwałem się w życiu. No, proszę. Życie na fali. Kto by pomyślał, że akurat to was połączy? Połączyło nas to. Pięknie. Życzymy oczywiście głównie. To, głównie, nas to Le... połączyło. głównie to, tak. Nie gadaliśmy P o innych rzeczach. Nic. Oczywiście. To, czy można powiedzieć, że to jest 100% waszej, waszej relacji? Nie pamiętam, coś to była cena? Nie, nie, nie. nie. Tak zobaczyłem, że jest że oficjalny produkt Marty Magicowy. Eee, pozdrawiamy serdecznie Lekkostronniczych i całą grupę Lekkostronniczych. Kochani, zakończmy ten topór wojenny, zakopmy go w, z końcem tego roku. Tak, zresztą o tym w, w podcaście odcinku u Karola. Że, 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 A już był ten odcinek? E, on już jest nagrany, ale jeszcze jest, emituje się praktycznie równolegle z tym odcinkiem. Wow! Tak, tak, tak. tak Czyli e, jak będę Going Home for Christmas, tak, to, to wtedy będę. możesz słuchać ich naraz. Naszego i. i Jednym muchem słucham tego, drugim muchem słucham tego. <grytania> Fajna piosenka bardzo. To w ramach głębokopłytki. Tak, w tym dzisiaj, przypadku. Dzisiaj e, mówiłem właśnie o tym, że trochę nie chcę doprowadzać do sytuacji takiej, w której te grupki, nasza rychty grupa i, y, i tamta grupa, która ma też jakąś swoją nazwę na pewno. Um, nie pamiętam, Bezbek? właśnie kurczę? Nie, nie, Bezbek to jest magazyn o lekostroniczych, ale. Kurczę, no na pewno jest tam nazwa grupy yy, jakaś. i to ni Nawet nie chcę tego robić dla żart, dlatego że wiem, że te żarty się często niestety przepotwarzają. Zwłaszcza w, w coś tak złego. W yy, wrogim środowisku, jakim jest internet. No właśnie, po co? Pokażmy właśnie, że. że, że Przyja, krzewieniu po prostu yy, agresji. I dlatego się nie będziemy do tego dokładali, więc nie dokładamy dobrego, się, kochani, dla Was i przytulamy Was do serduszek mocno. Piękny ten odcinek jest taki dla mnie, że. Kurczę, powiem Ci, że na, trudno mi o takich rzeczach się rozmawia jeszcze, jak tutaj siedzimy w trójkę, e, e, ale, ale no przyznam się do tego, że, że ja na pewno spróbuję. Mm, wow. Serio, i to nie żartuję. W sensie to tak Zastosuję te, te rady za to 150 zł, <laughs> bo to jest masa pieniędzy. Ja odpuszczę. Jak za, za... Nie, ja odpuszczę Ci. Wydaj to na fajne kwiaty dla mamy. Kurwa o Jezu Uff, Ciężar gatunkowy. Masakra. Co to jest co za to odcinek? Za Boże, miał być odcinek, mieliśmy pluć barszczem jakiejś tam. Nie, no tak. celowo ci dałem taki niedobry. Och, niesamowite. Więc bardzo Ci dziękuję, redaktorze, za to, co powiedziałeś. Nie w ogóle tego nie planowałem. Mój pomysł na ten odcinek bardzo przygotowany był, jak Wiem, widziałeś. I, i tam, tam, tam jednak była bardzo określona rzecz, a i kurczę zostawcie wszystkie te rzeczy na zapleczu, co mamy tam przygotowane na ten odcinek. Użyjemy ich za rok. Będą razem z tymi uszkami i z tym barszczem, bo też będziemy go jedli za rok. Kochani, życzymy wam wszystkiego dobrego. <ścoughs> <śmiany> 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 Najgorsze życzenia, jakie mogłem zrobić, ale... Naprawdę się starałem. Chciałem, żeby to właśnie nie popsuć tego pięknego klimatu, który zwłaszcza redaktor podsiadł dzisiaj pięknie wybudował. <laughs> Kochani, dziękujemy wam, że jesteście z nami. Eee, wiemy już, jaki będzie następny odcinek, bo już go nagraliśmy. Ups. Eee, myślę, że też będzie za jewisty. Tak powiedziałem. <laughs> Wujek przez święta! Cały Kochani, rok się czeka na to. Czuję, że dotknęliśmy dzisiaj wielu prawdziwych rzeczy i wydaje mi się, że w komentarzach zostawicie nam parę swoich. Przemyśleń z tego roku, yy, może będziecie mieli własne wnioski, dlaczego niektóre rzeczy się zmieniają i chętnie o tym poczytamy, w szczególności redaktor, ja. Yy, 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 tak, ja będę na rychtyku pewnie. To prawda. Was animował. Tak tutaj. jest, tak jest. Yy, z całego serca dziękuję jeszcze raz za to, że mamy was, że możemy z wami o. tutaj yy, sobie działać. Następne odcinki będą trochę egzotyczne. A, a jakie? Widzimy się po nowym roku. Jeszcze w następnym odcinku, tutaj, oczywiście. Do zobaczenia. Jeszcze raz. Jeszcze raz ja się dołączam do życzeń. Tak jak całe życie mnie tak prowadziło, życie, że mówiłem, ja życzę tego samego co mój brat Andrzej, życzę Wam tego samego co mój najlepszy przyjaciel Dawid. Niech Wam Dawid pobłogosławi i pobłogosławił. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do odjeżdżać.